Czasami, kiedy pracujemy z wieloma danymi i oczekujemy na wykonanie się naszego zapytania, to tracimy bardzo dużo czasu. To znaczy, na przykład chodzi o to, kiedy oczekujemy wyników jednego zapytania po to, żeby jakoś tam przeanalizować czy porównać z wynikami drugiego. To jest pierwsza sytuacja. A druga sytuacja może być taka, że po prostu my zapuściliśmy jakieś zapytanie, które trwa już jakiś czas, a w danym momencie potrzebujemy nagle innych danych i to jest niecierpiące zwłoki, a nie chcemy zatrzymywać naszego zapytania, które już tam się w tle generuje i już za moment da nam jakąś odpowiedź. SQL Developer daje możliwość takiego wielowątkowego zapytywania, rozpytywania, a to dlatego, że możemy sobie zawsze stworzyć nowe okno, dzięki któremu będziemy mogli niejako w innym wątku wykonać krótsze zapytanie. Tutaj mamy dwa zapytania. Pierwsze zapytanie dotyczy tabel systemowych, obiektowych. Ja specjalnie tak skonstruowałem, żeby ono trochę trwało. A drugie jest bardzo krótkie, czyli select gwiazdka from etat. To sobie skopiuję. I teraz proszę zobaczyć. Odpalamy sobie... Nie chciałem tego. Odpalamy sobie to zapytanie. Ono cały czas trwa. Zrobimy sobie Ctrl-Shift-N. Czyli nowe okienko, wkleimy nasze zapytanie. Wkleimy nasze zapytanie i tu możemy je odpalić natychmiast. Zróbmy ten test jeszcze raz, ponieważ wyszło jak wyszło, ok. Odpalamy, mamy zapytanie, a tu jeszcze query działa i dopiero teraz w tym momencie pojawił się wynik. No, zapytanie trwa kilka sekund, w związku z tym nie mamy zbyt dużo czasu, ale każdy z nas pracujący na bazach danych mógłby kilkanaście przykładów dać zapytań, które po prostu się odpalają i często robimy tak, że odpalamy to zapytanie i idziemy sobie po prostu po kawę, bo zanim się to wykona, to jesteśmy zablokowani. No właśnie, okazuje się, że w SQL Developerze zablokowani nie do końca jesteśmy. Możemy sobie przejść do nowego okna i po prostu odpalić inne zapytanie. Ja, żeby pojawiło się to nowe okienko, nacisnąłem kombinację klawiszy Ctrl-Shift-N. Oczywiście ta kombinacja klawiszy jest również definiowana w Preferences Shortcut Case. I tutaj, kiedy wejdziemy sobie Ctrl-Shift-N, gdzieś tutaj powinno być, może File. O, niedobrze, jeszcze raz. Shortcut. Ok, i teraz już Ctrl-Shift-P, czyli za moment gdzieś tu będzie Ctrl-Shift-N. O właśnie, pojawi się nowy worksheet, nie file, tylko worksheet. No i po prostu możemy z niego skorzystać. I tu możemy ten skrót klawiszowy sobie po prostu wymienić. Dzięki temu możemy wielowątkowo odpytywać bazy danych i nie tracić po prostu czasu.